Zajmuję się wprowadzaniem marketing automation do małych, lokalnych firm. Wydaje mi się i tak potwierdzają nasi klienci, że bycie przedsiębiorcą małego, lokalnego biznesu stacjonarnego to jest po prostu hardcore. Rosnące koszty lokalu związane z prądem, energią, dzierżawą, kosztami w ogóle tego wszystkiego przygotowania, a na końcu kosztami pracowniczymi powoduje, że. Trzeba drastycznie podnosić ceny. To powoduje oczywiście na to, że grupa odbiorców, e, która nie może sobie na to pozwolić, nagle przestaje być waszymi klientami. Brak klientów, firma bez klientów nie istnieje. No i to jest problem. Dlatego też rozwiązaniem są rozwiązania marketing automation, które skutecznie pozyskują klientów, a co najważniejsze, nie wymagają drugiego. A czasami bardzo roszczeniowego, wkurzającego i ogólnie też niezaangażowanego w życie firmy, działu, w którym pracują pracownicy. Ten czynnik ludzki jest coraz droższy. Dlatego też chciałem Wam pokazać rozwiązanie, które możecie wdrożyć w dwie godziny. To jest maks, który potrzebujecie. Da się to zrobić w 15 minut, ale załóżmy, że ktoś. Bardzo skrupulatnie, metodycznie nad każdym zdaniem się zastanawia, więc maksymalnie to jest dwie godziny. Wdrożycie to raz, działa cały czas. Myślę, że spokojnie można wtedy zapomnieć o temacie na najbliższy rok. No oczywiście, te działania są skierowane do różnego rodzaju firm, różnego rodzaju biznesów, które mają różne marże, ale co najważniejsze, mają ludzi, którzy chcą od nich kupić tą usługę. Więc jeśli produkt spełnia warunki rynkowe, czyli są w realnych cenach i są na to klienci u konkurencji, to ten webinar pokaże Ci, jak odebrać klientów konkurencji i przyciągnąć je, tych klientów, do siebie. Bez względu na to, w jakiej branży działasz, rozwiązania tutaj będą, będą skuteczne. Dla kogo to spotkanie? Dla Ciebie. Jeśli jesteś na tym webinarze i prowadzisz agencję reklamową, jeśli jesteś na tym webinarze i prowadzisz lokalny biznes, to te wszystkie rzeczy Tobie tutaj pomagą. Pomagają po to, żeby zwiększyć sprzedaż, żeby pomóc Tobie poukładać niektóre rzeczy. No i teraz ja podzieliłem to na trzy takie główne fundamenty: rozwiązanie pierwsze, drugie i trzecie. Na końcu jest propozycja współpracy i sesja pytań i odpowiedzi. Pierwsza część. Każdy z Was w firmie takiej lokalnej ma prawdopodobnie telefon. Telefon, na który klienci dzwonią, zamawiają, um, pytają się o dostępność produktu, o miejsce rezerwacji, typu salon beauty. Tam był Pan, który mówi, że prowadzi dach, sprzedaż dachu, czyli jest towar, czy można przyjechać i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ważne jest to. Teraz wyobraźcie sobie, że a nawet możecie, nawet nie wyobrażać, tylko wierzyć mi, że Facebook ma coś takiego jak grupy niestandardowych odbiorców. Co to oznacza? Że możesz przesłać do Facebooka wszystkie numery telefonów ludzi, którzy do ciebie dzwonili i stworzyć z tego grupę, do której wyślesz reklamy. Czyli możesz na co dzień każdego dnia po kolei, każdego dnia na koniec dnia zbierać numery telefonów, wgrywać do Facebooka i w ten sposób budować w Facebooku grupę ludzi, którzy dzwonili do Ciebie, żeby za nimi chodziła reklama. Co lepiej, jak ta grupa jest już duża, jest tam kilkaset numerów telefonu, to Facebookowi możemy zlecić takie zadanie. stwórz mi luka likea. Luka likea, czyli ludzi, którzy look a like, czyli wyglądają jak, czyli... Ludzi, którzy są podobni do ludzi, których numery telefonów już wgrałeś do Facebooka. Czyli im więcej numerów telefonów grasz do Facebooka swoich klientów, tym Facebook będzie miał więcej danych, żeby poszukać innych ludzi w twojej miejscowości, w całej Polsce, którzy są zainteresowani tymi samymi rzeczami, którymi interesują się klienci, którzy do ciebie dzwonili. W dziale marketingu to wygląda tak. Im więcej osób, do ciebie osób dzwoni, tym mamy lepsze targetowanie reklam. W wyniku tych reklam więcej osób do ciebie dzwoni. Dzięki temu mamy kolejne lepsze targetowanie. Dzięki temu więcej osób do ciebie dzwoni. Perpetuum mobile. Im więcej masz, tym więcej masz. Coś wspaniałego. Druga rzecz, którą będę mówił, będę mówił o tym, że klienci, którzy mają jakąś potrzebę usługi wykonania, gdy szukają jej w Google. To do ciebie dzwonią. Jak nie odbierzesz i nie utrzymasz tego klienta, żeby nie dzwonił dalej, to zadzwoni do kolejnej linii z wizytówki w Google. Oczywiście, chyba, że ma z Tobą relację, ale jak zadzwoni do Ciebie trzy razy, a potrzebuje się strzyc, sorry, winę tu, zadzwoni do kogoś innego. Jak ten ktoś go przyjmie i będzie fajny, to do Ciebie może nie wrócić. Więc nie możesz sobie na to pozwolić, żeby tracić tego klienta, tracić, nawet gdyby miał za chwileczkę odejść, tak? Bo. Stracony klient to nie jest ta, ten przychód, który masz teraz. Stracony klient to jest właśnie ten, który możesz mieć w ciągu najbliższych miesięcy, a nawet i roku. I później mówimy o zbieraniu opinii. W magiczny sposób wpływa to na pracowników. Oni, wiedząc, że są oceniani przez każdego klienta, w jakiś magiczny sposób są życzliwsi, bardziej uprzejmi, szybciej odbierają telefony. No i powiemy, jak zbierać tylko piątkowe opinie. Dobrze, najpierw te fundamentalne rzeczy. Co to jest remarketing? Remarketing to jest takie coś, że osoby, które miały kontakt z Twoją firmą, da się do nich wyświetlać reklamę, czyli to jest taki follow-up. Miałem kontakt z Twoją firmą, wszedłem na stronę, miałem kontakt z Twoją firmą, zostawiłem numer telefonu, reklamy chodzą za Tobą. No i byłem na Twoim fanpage'u, reklamy chodzą za Tobą. Kiedyś było to tłumaczone przez specjalistów jako reklama krocząca. Nie przyjęło się, nazywa się remarketing. Fajnie, tylko trzeba to troszeczkę wytłumaczyć. Follow up. Follow up to jest to, żeby osoby, które miały z tobą kontakt, zamknęliście pozycję kontakt na jakimś tam etapie i do tej osoby należy wrócić. Czyli handlowiec mówi dobrze, zadzwonię do pana za tydzień, pyk, i za tydzień dzwoni. Tak zwany follow up. Targetowanie, targetowanie oznacza dobieranie. Ludzi, którym wyświetlimy reklamę. Custom audience to jest grupa ludzi, którą możemy Facebookowi wskazać. I to mogą być ludzie, którzy do nas dzwonili, ludzie, których maile mamy, ludzie, którzy odwiedzili naszą stronę, ludzie, którzy kliknęli numer telefonu na stronie albo zapisali się na webinar, ludzie, którzy byli aktywni na fanpage'u, ludzie, którzy coś. No i możemy Facebookowi mówić: Wszyscy ludzie, którzy coś zrobili stwórzmy do nich reklamę. Jeśli zostanie ze mną do samego końca, to te osoby, które dotrwą do końca, będą mogły odebrać szablony kanwa do robienia reklam. To myślę, że to może być ciekawe, i tym osobom doślę go mailem. Dlaczego uważam, że to szkolenie jest inne? No, nie jest inne niż wszystkie inne dobre szkolenia. Ale wy tutaj jesteście i ja chcę wam dać to, co my mamy zweryfikowane. Nie opowiadamy tych rzeczy, które możecie usłyszeć gdzieś tam na webinarach od ludzi, którzy są szkoleniowcami, ani ludzi, którzy mówią o tym, jak to robić, a nigdy w życiu tego nie robili. My po prostu mamy doświadczenie. Do tego stopnia, że na oficjalnym fanpage'u Facebooka w Polsce, no bo Facebook się nazywa Meta, e, miałem przyjemność szkolić ludzi, e, Czyli społeczność Facebooka, jak robić dobrze Facebooka dla firm. Jesteśmy też partnerem Facebooka, czyli takim biznes partnerem, nie agency partner, tak jakby to agencja reklamowa, tylko partnerem, który jest związany z technologią, i to jest nasza oficjalna wizytówka w bibliotece partnerów. I mamy takie również partnerstwo z Googlem. Troszeczkę nasi klienci wydają przez nas pieniędzy, ponieważ mają Wyniki. To jest naprawdę całkiem przyjemne, jeśli widzimy, że z miliona 400 tysięcy potrafimy wygenerować 15 milionów przychodu u klienta. I widząc to i wszystko analizując, udało nam się pewnego rodzaju strategie opracować, które wdrażamy u naszych klientów, pomagamy im zrozumieć. Ale zanim dochodzi do strategii, musieliśmy zrozumieć kilka prawd. Po pierwsze, jeśli nie masz sklepu online, to nie znaczy, że nie możesz sprzedawać online. Możesz bardzo szybko wdrożyć te rozwiązania, które dzisiaj są na webinarze i zaczynać sprzedawać online. To nie znaczy, że klient zapłaci kartą w sklepie internetowym, ale musisz wiedzieć, że klient podejmuje decyzję online. I on tam kupił Twoją usługę, mimo że być może to zmusi go do tego, żeby przyjść do Ciebie. Ale on tam kupił, zatem tam sprzedałeś. No, i nie potrzebujesz bardzo dużych pieniędzy na agencje reklamowe, ponieważ agencje reklamowe, które świadczą te usługi w oparciu o marketing automation, dzisiaj nie są bardzo drogie. Dzisiaj świadczą bardzo dobre usługi, no, a my im tą technologię dostarczamy. Ponadto jest kilka ważnych rzeczy, że zawsze są drogi na skróty. Tak, i droga, w której prowadzisz firmę, to tak naprawdę jest wyboista i zwykle pod górę, ale dochodzenie do tych rzeczy, czyli znajdowanie prawd samemu jest dosyć trudno. I uczenie się od ludzi, którzy opowiadają, a sami nie prowadzą lokalnego biznesu, nie, zwykle nie rozumieją, są marketingowcami, a nie przedsiębiorcami, albo jeszcze lepiej, szkoleniowcami, ale w życiu sami nie zbudowali żadnej firmy no to troszeczkę um, nie za każdym razem koresponduje to z wyzwaniami, które mają prawdziwi lokalni przedsiębiorcy. Ponadto możesz mieć nawet wiedzę na temat, jak robić marketing, ale jeśli nie masz strategii, nie znasz podstawowych rzeczy, takich, które są związane z marketingiem, z reklamami z Facebooka i z Google, fundamentów podstawych no, to możesz paść ofiarą różnego rodzaju nadużyć, nie tylko ze względu od agencji, ale tego, że ktoś ci powie albo Facebook ci zaproponuje, wydaj promocję na ten post. Dzięki tym 40-50 tys. złotych zobaczy to dodatkowe 100 osób. A to wcale nie jest dobra oferta. Ponadto z przykrością stwierdzam, że wiele razy widziałem, jak nawet firma miała swoją długą historię. Ale nie zajmowała się marketingiem w internecie. Pojawiali się ludzie, którzy prowadzili gorszy biznes, z gorszym produktem, z gorszą obsługą, ale byli w tym świetni i pojawiali się na rynku tamtej firmy, po prostu zarżnęli tą firmę, zabierając jej klientów. Wyobraź sobie, że gdybym ja stanął naprzeciwko twojego biznesu, wszystko to co wiem i postanowiłbym zabrać ci klientów, jakie miałbyś szanse? Z osobą, która na co dzień w tym internecie może zrobić bardzo dużo. Twoje szanse byłyby tym mniejsze, jeśli w tym internecie nie byłbyś obecny. No i teraz to, co tu przygotowałem, to są rzeczy, które są proste. Łatwe do wdrożenia, nie wymagają skomplikowanych rzeczy, jakichś um, anchorów w tekstach i innych rzeczy, o których możesz nawet nie mieć pojęcia, bo ty się znasz na tych rzeczach, które są ważne, czyli na prowadzeniu swojego biznesu. I teraz wyobraź sobie, że i to ma być Ciebie motywować, że jeżeli te wszystkie rzeczy, które są nudne, żmudne, nieciekawe, uda Ci się zautomatyzować. To będziesz nie tyle czerpał satysfakcję ze swojego biznesu, ale też Twoi klienci będą Ciebie oceniać bardzo dobrze. Dlaczego? Bo będziesz miał dla nich czas. Zwróćmy uwagę teraz, dlaczego warto być w Google. Ci, którzy nie mają wizytówki, no to mają powinni ją założyć już. Ci, którzy ją mają, powinni zrozumieć, jak, dlaczego warto o nią zadbać. Po pierwsze, na miliardy zapytań do Google'a 30% na komórkach dotyczy lokalnych firm. 30% z miliardów zapytań. To teraz jeśli 3 na 4 klientów korzysta z wyszukiwarki, uwaga, 3 na 4 klientów, czyli 75% twoich klientów z tego z tych 70%, 70% dokonało zakupu jeśli znaleźli cię przez internet. To oznacza, że 50% twojej branży znajduje firmy i dokonuje u nich zakupów, 50% całej twojej branży tylko dlatego, że znalazło tą firmę w internecie, zaufało tej firmie, podjęło decyzję o współpracy, a wszystko zaczęło się w internecie. To jest ważne pytanie i teraz na chwileczkę przerwę, Proszę mi napisać w komentarzu. Nie wstydźcie się. Piszcie jak potraficie. Ja po prostu prowadzę ten webinar co jakiś czas i wiem, że na początku niektórzy mają pory. Słuchajcie, tego nawet na nagraniu nie będzie. Nie nagrywamy tej części, którą piszecie. Piszcie mi, skąd w waszej firmie są klienci. Skąd się biorą w waszej firmie klienci, jak wy czujecie. I teraz wy spokojnie piszecie, a moje doświadczenie, które. Na wszystkich webinarach w tym roku było ponad 12 tysięcy osób, może trochę więcej. Wiem, że na to pytanie część osób nie umie odpowiedzieć. Nie dlatego, że jest niekompetentna, ale tak naprawdę dlatego, że oni nie wiedzą skąd klienci pochodzą. Bo odpowiedź z poleceń, z od znajomych albo bo weszli przypadkiem to nie jest odpowiedź na pytanie skąd. Są klienci w Twojej firmie. Zobaczmy, co wy piszecie, ale piszecie od serca, przecież na tym to ma polegać. Ja jestem tutaj, żeby z wami rozmawiać. E networking, e polecenia, reklama w social mediach, szukają po e opinie na Booksy, e pytam każdego, e zazwyczaj Instagram i inne social media, no i Google, AdSy. Głównie o oraz Facebooku polecenia innych, SEO, polecenia, polecenia, polecenia. Dobrze. Moi drodzy, tutaj pisze ktoś, Google, moja firma, SEO, płatne reklamy, Facebook Ads, Marketplace. Dobra. Moi drodzy, wracam z powrotem do prezentacji, do Was. Teraz Wam powiem. Z przykrością muszę stwierdzić, że wszyscy ci, którzy bazują na poleceniach, Wasza firma każdego miesiąca zbliża się do miejsca, w którym przestanie mieć klientów. I im dłużej działasz tylko i wyłącznie na poleceniach, zabijasz swoją własną firmę. Dlaczego? Ponieważ natura ludzka jest taka, że nie polecają ani się nie uzewnętrzniają za bardzo z tym, że są zadowoleni. Więc to nie jest tak, jak było 20 lat temu, że jeden zadowolony klient przynosi ci dwóch. Nie. Dzisiaj 10 zadowolonych klientów przynosi ci dwóch. To znaczy, że w momencie, kiedy ci klienci wyprowadzają się, zmieniają im się potrzeby, pojawiają mi się na przykład dziecko, inne miejsce pracy, inne godziny pracy, inny dojazd, pojawia ci się remont drogi, e, zmienia ci się oferta, szukają czegoś nowego, bo do tej pory robili tak, ale człowiek zmiennym jest, na przykład chciałby spróbować coś innego, to, tych, to ci klienci odchodzą. Naturalną rzeczą jest to, że klienci odchodzą od firmy i oni po prostu migrują gdzieś. Dlatego, na przykład, restauracje często są na jednej ulicy i klienci migrują na tej samej ulicy, i one się tak wzajemnie zamieniają, ale to też jest sposób. Ale jeśli bazujesz na poleceniach, nie osiągniesz tej rentowności, gdy będziesz bazował na pozyskiwaniu klientów kampaniami. Część osób mówi, że SEO. Oczywiście, że tak, tylko nad SEO są reklamy płatne. Uważam, że nieważne w jaki sposób pozyskujecie dzisiaj klientów, nieważne, ale bez robienia reklam, to nawet jeśli chcecie bazować na robieniu, na rekomendacjach, to nie sposób tego robić. Zobaczcie, 70% naszej sprzedaży w mojej firmie jest oparty o tym, że obecni klienci przynoszą nam kolejnych klientów. 70% nowej sprzedaży jest oparte o nowego klienta. Ale robimy co tydzień webinar, czyli 4 tygodnie w miesiącu. Dodatkowo robimy bardzo duży Black Friday, robimy stacjonarne konferencje, bardzo duże szkolenia, mamy całą część edukacyjną, mamy akademię, mamy projekty finansowane szkolenia w 80% z dotacji unijnych. Mamy, mamy, mamy. A mając to wszystko i gigantyczne wsparcie, cały czas pozyskujemy nowych klientów, mimo że 70% jest z tego. Oczywiście jest na to sposób. Dlaczego tak jest? Dlatego, bo nasi klienci. Uczestniczą w programach, szkoleniach, rozwijają się i polecają dalej, ale to jest cały ekosystem zaprojektowany do tego modelu. Co oznacza też, że 30% cały czas musi być świeżych klientów, bo to cały czas będzie rotować, cały czas będzie się zmieniać. Restauracje, które pracowaliśmy z nimi 2-3 lata temu, dzisiaj zmieniają profil firmy, dzielą tą firmę: tutaj mąż zajmuje się restauracją, żona zajmuje się paznokciami to wszystko cały czas się zmienia i nie mogą się wyłącznie skupić. Oczywiście SEO. Szczególnie wizytówki w Google, bardzo ważne. Reklamy na Facebooku, jeśli wasza grupa odbiorców tam jest, jest to bardzo ważne. Ale wszyscy zapominacie o jednej rzeczy. Czytając o tym wszystkim, nie czytałem jednej rzeczy: że pozyskujecie klientów dzięki SMS-om. Nie wiem, czy się pojawiły to, jeszcze raz sprawdzę, czy pojawił się chociaż jeden taki komentarz, że pojawiły się dzięki SMS-om, ale nie widzę tego. No i moi drodzy, dlaczego? Jeśli klient do was dzwoni, to dlaczego nie pozyskujecie tego klienta SMS-em? A zobaczcie, pierwszą rzeczą tutaj, pierwszą rzeczą na wizytówce w Google jest zadzwoń. No ale dobrze. 50%, jak ustaliliśmy, klientów pochodzi z internetu. Jeśli was tam nie ma, to 50% ma wasza konkurencja, która na nich zarabia i stać ich na reklamy, żeby zabrać wam jeszcze więcej klientów. Na miliony połączeń. Zwróćcie uwagę to, co przed chwileczką podkreślałem, Google nie przekierowuje do aplikacji Booksy. Google nie przekierowuje na apkę jakąś tam, nie wiem, gdzieś do rezerwacji typu, yy, nie wiem, no niech będzie to nawet yy, dobry lekarz albo znany lekarz, a cokolwiek innego. Nie. Pierwsze i naturalne miejsce to jest zadzwoń, czyli macie numer telefonu. I teraz wasza wizytówka jest bardzo ważna, bo ona świadczy o waszej firmie. Pozytywne opinie w Google zwiększają szansę, że ten klient uzna Was za godną zaufania. Dzisiaj szukałem telewizora. Szukam go już kilka dni i znalazłem firmie, w której jest dosyć tani, jak w porównaniu gdzieś indziej. Pierwszą rzeczą wszedłem sobie na ich fanpage i znalazłem, że ostatni post jest przed roku. Odrzuciłem tą firmę, zapłacę 1000 złotych za telewizor więcej, ale nie chcę podjąć ryzyka, że ta firma zapłaca jej tyle pieniędzy za telewizor i nie wiem, będę rozczarowany. Nie będę ryzykował. Zapłacę 1000 złotych więcej, znalazłem sobie drugą firmę. Ostatni post był trzy dni temu, patrzałem, pełno robią postów, okej, okay, ta firma wygląda na bardziej uczciwą. Obejrzałem sobie to, ciamto, to, wyglądają na prawdziwą. Godną zaufania. Więc jeżeli wasz fanpage nie żyje, Um, nie da się waszego fanpage'a znaleźć, jeżeli wasza wizytówka nie żyje, klient nie uważa, że jesteście firmą godną zaufania. Blisko 30% macie większą szansę na to, że osoba, która zobaczy wasz, waszą wizytówkę i zobaczy, że tam wszystko jest, spowoduje, że ta osoba przyjdzie do waszej firmy. 30% więcej klientów przyjdzie do waszej firmy tylko dlatego, ponieważ na podstawie tej wizytówki, na tym, jak ona wygląda, decyduje się na zakup. 30%. To oznacza, że możecie mieć od razu Blisko 30% więcej przychodów w firmie jeśli dzisiaj wieczorem po tym webinarze ruszycie cztery litery, sprawdzicie swoją wizytówkę w Google, a jak jej nie macie, to ją założycie. I od dzisiaj będziecie mu robić to, co będzie na kolejnych slajdach. I teraz slajd, który jest w ogóle gamebreakerem. 70% osób uważa, że opinie o waszej firmie w Google zdecydowały. O wyborze waszej firmy lub jej odrzuceniu. 70% osób uważa, że opinie mają znaczenie i oni na podstawie tych opinii podejmują decyzję. To oznacza, że musisz zadbać o te opinie. Tak? Musisz się zadbać o te opinie i pamiętać, że wizytówka w Google ma dostarczyć połączenia na Twój telefon. Wizytówka w Google, nawet najlepsza, a Twój telefon jest. Taki, że go nie odbierasz, nie kontaktujesz się z klientem, nie zbierasz danych o ludziach, którzy do ciebie dzwonią, to tak jakbyś umówił się z najwspanialszą dziewczyną na świecie na super randkę, na końcu się jej oświadczył, a ona w tym czasie powiedziała: Słuchaj, to ja na chwileczkę wyjdę do toalety i. I nie wróciła. Nie możesz pozwolić na to, że klient, który do ciebie zadzwoni, nie zbierasz o nich danych. Nie możesz sobie na to pozwolić, bo ten klient, który już do ciebie zadzwonił, ma do ciebie większy sentyment, przynajmniej na samym początku, jak jest pozytywnie zadowolony, do tego, żeby do ciebie wrócić. Dlatego świat marketingu, świat konwersji mówi, zmuś tego klienta, żeby kupił u ciebie tani produkt za 10-15 zł w tym sklepie internetowym. Dużo łatwiej będzie do ciebie wracał. Powiedz klientowi, że na pierwsze zakupy ma 20 zł, 50 zł, 100 zł, ma taniej, ale dzięki temu złamiesz jego obiekcję, że tobie nie ufa. Pokaż mu ten produkt, dostać mu ten produkt, następnym razem nie musisz dać rabatu, on do ciebie wróci. Wizytówka w Google, takie podsumowanie to jest dowód słuszności, że ta firma jest OK. Jeśli jesteś lokalną firmą, Powinieneś mieć wizytówkę w Google. To jest też do, kanał dotarcia do klientów. Ludzie oceniają tą wizytówkę. Sposób komunikacji czasami jest bardzo ważny, ponieważ w wizytówce w Google macie pytania i odpowiedzi. Zadawajcie i odpowiadajcie sobie na pytania, czyli najbardziej powszechne pytania, które mogą klienci mieć. O Wasz produkt, o Waszą ofertę, o kontakt z Wami, o reklamację, o nawet o takie wstydliwe tematy, jak na przykład reklamacja albo cokolwiek innego, zadawajcie tam sobie pytania i odpowiadajcie na nie, żeby klienci widzieli, że żyjecie, nie jesteście fikcyjną firmą. No i to jest super ścieżka na zdobywanie klientów. I w tym miejscu mam dla Was trzy takie porady. Pierwsza rzecz, jest za darmo, nie wymaga dużo pracy, kontrol C, kontrol V, będziesz efekt miał. Troszeczkę pracy, czyli niewiele musisz włożyć pracy, ale efekty będą zdumiewające. No i kolejna rzecz, pracochłonna, ale niezwykle efektywna w nawet bardzo, bardzo konkurencyjnych branżach. I teraz rzeczy za darmo. Moi drodzy, macie telefony, róbcie sobie zdjęcia, nie macie telefonów, róbcie sobie screeny, <laughs> tak czy siak, Warto sobie stąd te rzeczy zapamiętać. Po pierwsze, te pytania i odpowiedzi, które macie na wizytówce, uzupełnijcie. Zadawajcie sobie pytania i uzupełniajcie. A teraz najważniejsza rzecz: zadajcie sobie pytanie, jakie obiekcje zakupowe może mieć wasz klient. Typu, jesteście przedszkolem, to obiekcje zakupowe, czy moje dziecko będzie tu szczęśliwe? Czy mają odpowiednie zajęcia? Czy e, poziom języka angielskiego w tej szkole jest wystarczająco dobry? Czy ci ludzie mają odpowiednie wykształcenie i dyplomy? Czy coś tam, czy coś tam? Zdefiniujcie obiekcje klientów, a następnie zadajcie takie pytania i odpowiedzcie sobie na nie, tak żeby klient widział, że wy nie stronicie. Od pytań, które mogą mu się nasunąć. Jak to działa na klienta? Klient mówi: Hej, ta firma transparentnie mówi o tych rzeczach, które ich, no, no musiał, chciałbym wiedzieć, albo podejrzewałem ich, e, że może tak, a może nie, a oni o tym mówią wprost. Ufam im, a zaufanie jest dzisiaj walutą. Ufają, znaczy kupują. Dodawaj zdjęcia z telefonu, czyli raz na tydzień, wrzuć, co się w Twojej firmie dzieje. Rób też posty, czyli treści. Dodawaj do tych zdjęć też, co się u Was dzieje. Potraktuj wizytówkę w Google troszeczkę jak twój własny fanpage, gdzie się po prostu ma dziać. Uzupełnij 100% tego, co ma wizytówka w Google do uzupełnienia. Nie unikaj niczego. Włącz chat, żeby ludzie mogli do Ciebie napisać. Każdą rzecz, która tam się da, uzupełnić, uzupełni. Na maksa tyle, ile się da. No i oczywiście, powstają teraz takie dylematy. Po pierwsze, czy wpisać frazę, po której klienci mają wyszukać w tytule wizytówki w Google, typu na przykład, nie wiem, fastony, Facebook Ads Tool, nie, albo, nie wiem, Marketing Automation Tool. No i teraz są dwie drogi. Google mówi nie. Praktyka mówi, to działa. No i dlatego mam ten slajd, który mówi, że z jednej strony wiesz, że powinieneś, bo działa, z drugiej strony Google mówi, że nie działa. Twoja decyzja. No, ciężko jest e, zdecydować za każdego z Was. Natomiast jak ktoś już na czacie mówił, niektórym filmom daje radę się to zrobić, a niektórym nie. Ale te, które mają, mają lepiej. No dobrze, teraz dochodzimy do pozycjonowania, czyli troszeczkę wykonywania pracy. Punkt pierwszy. Zagwarantuj sobie opinię. Zagwarantuj sobie opinię nie kupione, tylko opinię ludzi, którzy byli fizycznie w twoim sklepie. Najlepiej, jeśli możesz, to żeby oni w tym sklepie napisali tą opinię. A jeszcze lepiej, jeśli mają opcję, że mogą włożyć geolokalizację, szczególnie gdy mają Androida, i napisali opinię będąc w Twoim sklepie. Oczywiście, można to zrobić, że klient wyjdzie z Twojego sklepu, ale najlepiej opinia oceniana jest wtedy i najbardziej wiarygodna, jeśli ta osoba była w Twoim punkcie i przyszła do Twojego punktu. Czyli, jeżeli poprosisz swoich znajomych, proszę napisz na mi opinię, a on Google uważa, że tak w życiu ta osoba tutaj nie była, to te opinie nawet mogą się nie pojawiać. Lepiej. Google to robi nie dlatego, bo on tak chce, tylko jakiś czas temu wyszła specjalna unijna dyrektywa, która mówi, że Google jest troszeczkę odpowiedzialny za to, że tymi opiniami mógłby wprowadzać w błąd co do charakteru m, jakości tej firmy. Dlatego Google troszeczkę stara się to w jakiś sposób segregować. I to jest oczywiście e, walka z firmami oszukańczymi, ale też nie oszukujmy się, Da się wystawiać negatywne opinie, jak się kupuje je od specjalistów, którzy zajmują się czarnym PR-em. Więc najważniejsze jest to, żebyście zdobywali jak najwięcej pozytywnych opinii od prawdziwych ludzi. O tym, jak usunąć e, negatywne opinię, też podam w fajny sposób, który na 100% działa. Jeśli możesz, to na swojej stronie internetowej umieść mapę. E, tam będzie to się związało z opłatami, jeśli przekroczysz ileś tam set, czy nawet tysięcy e, wyświetleń tej mapy, ale do tej pory e, żaden z moich znajomych, którzy naprawdę prowadzą dosyć aktywnie pizzerię, <coughs> jeszcze nie zapłacił więcej niż kilka dolarów e, na miesiąc za to, więc nie musicie się obawiać, tam jest chyba 50 limit, 50 dolarów dla każdego, e, więc możecie tego nawet nigdy nie osiągnąć limitu. Kolejna rzecz, dodaj firmę do katalogów. Są takie katalogi, jak Którymiasto.pl, Aleo, czy gdziekolwiek indziej. I dodaj tą firmę do tych katalogów i dodawaj tam swoją stronę internetową. I co najważniejsze, numer telefonu, adres, strony, nazwa. Wszędzie ma być takie samo. A nie, że na każdym z nich masz troszeczkę inną nazwę. Nie, wszędzie wszystko powinno być takie samo, zunifikowane. Publikuj posty na fanpage'u, rób też wideo. I co fajne jest i też działające, publikuj też mm, filmiki na YouTube. Filmiki na YouTube, które mogą mieć w opisie link do Twojej wizytówki w Google, filmiki na YouTube, które mogą nawiązywać nazwą nawet do tych fraz, na które chciałbyś się pozycjonować. Te filmiki wspierają Ciebie, czyli wspierają Twoją wizytówkę lepiej na wiele fraz niszowych. Mogą w, zastąpić wyniki organiczne. Czyli e, możesz po prostu Twój filmik pojawi się w bezpośrednio w wyszukiwarce w Google. Tu jest przykład. Ja pochodzę z firm lokalnych i miałem taką firmę lokalną, która się rozłosła do 50 punktów, ale e, zanim w ogóle była taką dużą, e, prawie korporacją, e, no to. Mieliśmy zamiar kupić bardzo drogą maszynę, naprawdę bardzo drogą maszynę i nie wiedzieliśmy czy w ogóle się opłaca. Co zrobiliśmy? Zrobiliśmy filmik, w którym pokazywaliśmy jak korzystamy z tej maszyny i jak świadczymy usługi naszym klientom. I mając to na uwadze, wrzuciliśmy to do YouTube'a i bardzo mocno E, opisaliśmy dużo tekstu, podzieliliśmy na rozdziały no to co wszystko w YouTubie można zrobić, żeby to było bardzo łatwo e, przez Google'a identyfikowane i co się okazuje, że na tą frazę byliśmy na samym szczycie na tą frazę mieliśmy później trzecią pozycję, bo były firmy, które się pozycjonowały ale nasza trzecia pozycja powodowała, że i to było wideo, więc ludzie klikali filmik miał setki tysięcy obejrzeń dostaliśmy pierdyliard zamówień od klientów Uznaliśmy, że to jest bardzo dobry biznes, więc od klientów przyjęliśmy te zamówienia, klienci przy zamówieniu zapłacili i z pieniędzy, które nam klienci dali za tą usługę, kupiliśmy maszynę. Czyli ogólnie rzecz biorąc, nie wydaliśmy nawet swoich, nawet zera, nic, nie wydaliśmy nic naszych pieniędzy. Najpierw dostaliśmy zamówienia i z tych pieniędzy, które dostaliśmy za zamówienia, zrealizowaliśmy zakup maszyny, no później oczywiście wykonaliśmy tą e, usługę. Dlatego materiały wideo, jeśli możecie sobie pozwolić na to, żeby je nagrać, a jeszcze lepiej, jeżeli to są materiały, nie wiem, firmy, która. No, które jesteście dystrybutorem albo cokolwiek innego, to są oficjalne materiały, to da się je przepuścić przez różnego rodzaju narzędzia, które poprawią to wideo, czyli stworzą, jeżeli jest unikalne, i YouTube jako unikalny będzie je widział, też będzie je promował. I no teraz uwaga, triki. Triki, które możecie wycisnąć z tego, żeby podziałać troszeczkę jeszcze. Bardziej, skuteczniej, no i żeby to działało. Po pierwsze, wykorzystaj opinię. Staraj się zachęcić, żeby ludzie, we, pisząc opinię, użyli frazy, na którą chciałbyś być znaleziony. Oczywiście z odmianami, jako wyrażenie, ale żeby to było pełnym zdaniem. A nie, szukając firmy w Gdynia... Mechanik, znalazłem firmę XYZ Joszko i Szyn, i byłem bardzo zadowolony. Nie, nie, tego nie róbcie. To nie jest bardzo dobry pomysł. Oczywiście starajcie się używać tej frazy, ale niech one będą językiem polskim. Po drugiej stronie nie pracują debile, pracują ludzie, którzy naprawdę się znają na tych rzeczach. I nie oni to oceniają, ale tworzą maszyny, które naprawdę wiedzą o co chodzi. Widzieliście czata GTP, widzieliście, co on pisze. No to nie, nie skumają, że to jest fikcyjna opinia albo sterowana opinia. Oczywiście, że skumają. Więc nie idźcie w tym kierunku. Wykorzystaj fanpage. No i to jest właśnie trik. Ja muszę się podrapać, bo mnie Ech, cały czas e, gardło i katar no męczy. I. Wykorzystajcie ten trik, żeby zrobić post na fanpage'u, i to jest mega działa. Ten post trzeba dopromować, dopalić reklamą, zrobić zdjęcie waszej firmy, dać w komentarzu link do wizytówki w Google i poprosić ludzi, żeby napisali w komentarzach, ile czasu do was dojeżdżają, ile kilometrów Google mówi, że będą dojechać. Niech dają screeny w komentarzach. Po co wam to jest? Po to jest to, żeby Google widział, że ludzie z różnych części miast, czyli tam, gdzie robicie reklamy, wchodzą na Waszą wizytówkę. Zatem ludzie z tych obszarów szukają Waszej firmy, czyli w tych obszarach, w tych geolokalizacjach warto też pokazywać Waszą firmę. Mało tego. Jeśli będą wyznaczać trasę, jak dojechać, to będzie informacja, że ci ludzie mają intencję dojechania do Twojej firmy. Więc jeśli zapytasz ich, ile minut do Ciebie dojeżdżają, albo ile mają kilometrów, ale oni żeby było zaznać trasę, no to to jest kolejna interakcja, że ta osoba była bardzo zainteresowana, żeby dojechać do Twojej firmy, czyli tej osobie i innym osobom w tej lokalizacji, Google, może myśleć o tym, żeby promować swoją firmę. No bo ona jest na tyle ciekawa, że tu ludzie ją chcieli znaleźć, a następnie chcieli do niej dojechać. No i to jest fajne i działa. Co jeszcze można zrobić? No to ten trzeci podpunkt jest też e, e, w, związany z, mm, z tym, żeby wykorzystać też fanpage. Ale <laughs> zobaczcie, jak jest skonstruowany ten link. To jest link, który mówi Google, search i na przykład, jak chcecie być znalezieni. Albo Google, map, search, i jak chcecie być znalezieni. I teraz to, co jest ważne. Wprowadźcie sobie, zróbcie sobie z tego zdjęcia, wprowadźcie sobie tą frazę, po której chcielibyście być znalezieni w Google, a następnie znajdźcie tą wizytówkę. I możecie zrobić dwa triki. Po pierwsze, na waszym fanpage'u możecie polecić, żeby ludzie w ten sposób znaleźli waszą firmę, a następnie powiedzieli, ile czasu dojeżdża się do was. To przeniesie ich na stronę, gdzie będzie pełno wizytówek. Nie wasza będzie na początku podobnie, szczególnie jeśli chcecie uzyskać ten efekt, to, to na początku będzie jeszcze jakaś inna, z którą chcecie wygrać i ci ludzie mają znaleźć tą waszą wizytówkę i klikać jak dojechać i pokaże się, co to oznacza. Google widzi, że ludzie z różnych lokalizacji szukając tej frazy, pomijają te, które on rekomenduje, a znajdują waszą firmę. Tą frazę czyli po to tutaj jest po, porówna się a tutaj co jest po slashu macie sobie wpisać sami tak robicie swoje własne linki czyli na przykład jeżeli ktoś jest e, agent ubezpieczeniowy no to wpisze ubezpieczenia gdynia ktoś pisze ktoś ma e, dachy no to blachów dachówka gdynia ktoś jest na przykład mechanik to sobie wpisze mechanik szczecin e, a ktoś <laughs> agencja marketingowa pisze sobie agencja plus marketingowa plus Warszawa. I ludzie szukając po tych query, czyli tutaj macie e, zada pytanie, e, zadanie pytania Google'owi do, do jego e, ekosystemu, e, znajdują waszą firmę. I jeszcze raz powtórzę, widzi Google, że na to zapytanie, czyli na tą konkretną frazę, ludzie pomijają te firmy, które on rekomenduje, a znajdują ciebie, punkt dla ciebie. Następnie mówią jak dojechać. No to znowu punkt dla Ciebie. A ja mówiłem o tym, żeby poprosić Waszych znajomych i pracowników. To poproście ich, żeby oni na różne frazy dojeżdżali do was, ci pracownicy, bo przecież codziennie dojeżdżają do firmy, niech dojeżdżają do waszej firmy na różne frazy, a później, skoro są w tej pracy, niech tu spędzają czas. Google będzie widział, że. Nie dość, że ta osoba na tą frazę szukała tej firmy, nie dość, że wyznaczyła trasę, to jeszcze przyjechała do tej firmy i spędzała tu czas. A nawet jeśli już poprosi, bo Google sam może poprosić o opinię i zadać pytania, żebyście się wydali, czy to miejsce jest przygodne do, dla niepełnosprawnych, czy ma parking i tak dalej. I wy będziecie, czy wasi pracownicy będą mogli odpowiadać. I teraz. Im częściej pracownicy będą dojeżdżać do Waszej firmy na różnego rodzaju frazy, tym Google będzie miał informację, że z tych różnych części miasta ludzie, którzy szukają tego i tego, powinni Waszą wizytówkę widzieć wyżej albo nawet na pierwszej pozycji, ponieważ ona jest na tyle dobrą firmą, ponieważ ludzie tam jeżdżą i przebywają więcej czasu, a nawet pozytywnie opinie wystawiają. Teraz bardzo ważna rzecz zmienię slajd. Żebyście się na chwileczkę skupili na tym, co powiem. Celem Google'a jest to, żeby jego użytkownicy mu ufali, że proponuje firmy, które są dobre. Jeśli Google będzie proponował firmy, które są złe, to użytkownicy przestaną ufać Google'owi. Więc, co jest celem Google'a? Rekomendować firmy, które dają konkretną wartość. Więc musicie Google'owi mówić, że jesteście firmą godną polecenia. Google jest waszym przedstawicielem handlowym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, który będzie kierował ludzi na wasz telefon. Telefon, który <laughs> daje wam cztery razy większe prawdopodobieństwo, że jeśli nie odbierzecie, to zadzwoni do kolejnej firmy i tam zamówi. A jeżeli to jest usługa, którą się robi cyklicznie, typu fryzjer i tak dalej, to jak już zamówił, jak kupił pizzę, jak kupił ubezpieczenie, to do Was nie wróci. Jak zrobił paznokcie, to do Was nie wróci. Jak naprawił samochód, w hamulce i było tam dobrze, to do Was nie wróci. Czyli jeśli nie odbierzecie tego połączenia i nie zareagujecie na to połączenie, jest cztery razy większa szansa na to, żeby nigdy więcej ten klient do was nie wrócił. A wy przegrywacie wtedy osiem razy. Nie dość, że straciliście klienta, to on zasila w tej chwili waszą konkurencję, która za pieniądze, które straciliście z tego klienta, będzie wam dalej marketingiem podbierać klientów. Przegrywacie na całej linii. Straciliście klienta. Ja rozumiem, że są różne sytuacje, gdzie odbieracie telefon, różne są sytuacje, których czasami no nie sposób odebrać telefon, bo takie życie jest. Wiem, mówi się, powinienem zrobić notatkę, oddzwonić do tej osoby, ale czasami życie wygląda w ten sposób, że macie milion spraw na głowie. Efekt: palicie swoje własne pieniądze. Doprowadziliście klienta do tego, żeby zadzwonił do waszej firmy, a wy się tym. Nie zajęliście. Nawet jeśli macie całkiem w spoko team, to nie da się uniknąć tego, że oni są tylko i wyłącznie ludźmi. Dlatego trzeba to wszystko zautomatyzować. Inaczej każdy utracony klient to są nie tyle niezarobione pieniądze, ale danie twojej konkurencji szansy na to, żeby odbierał twoim klientom więcej. Lepiej płacisz tym pracownikom, a oni nie mają pracy, więc znowu tracisz, ponieważ nie masz tych klientów. Obiecałem tutaj w trakcie tego, gdzie mówiłem o pierwszej historii z tą drogą, obiecałem też wam drugą historię. Drugą jest w której klient do was dzwoni i ty nie mogłeś odebrać. No, bo czasami się zdarza, szczególnie w takich salonach beauty, yy, albo no, czasami się tak zdarza, ale klient automatycznie dostaje sms Przepraszam. U nas jest w tej chwili ogień, pełno zamówień, maluję w tej chwili paznokcie, podpisuję z klientem umowę ubezpieczeniową, e, mam w tej chwili klienta przy stoisku, niegrzecznie byłoby odebrać telefon, zaraz odzwonię. Co powoduje klient? Ok, dostałem SMS, -a. zależy im. Ok, dostałem SMS-a i wiem, że za chwileczkę do mnie odzwonią. Nie muszę się martwić, nie muszę dzwonić do kogoś innego, bo wiem, że zaraz do mnie odzwonią. Jeśli oddzwonicie, super, nie straciliście klienta. Ponadto jest kolejna rzecz. Ten system, o którym <laughs> który widzicie, właśnie na telefonie, jak klient do Was zadzwonił w poniedziałek o godzinie 10, zamówić pizzę. OK, to za tydzień, tak możecie to ustawić, o godzinie 10, albo za 10 minut ta godzina, którą zadzwonił, wyśle do niego SMS-a: hej, tydzień temu zamówiłeś bardzo dobrą pizzę. Wiemy, że tobie smakowała. Chcesz? Mamy dla ciebie świetną propozycję. Wykorzystaj rabat 20% na drugą pizzę. Wasi klienci nie muszą być z reklam. Wasi klienci mogą być z tego, że przypomnisz im, że warto skorzystać z tobą. Ustalasz, co jaki czas klient jest gotowy. Po raz kolejny skorzystać z swojej usługi. Niech to będzie fryzjer raz na miesiąc. Niech to będzie pizza raz na tydzień. Niech to będzie car detailing raz na trzy miesiące, raz na sześć miesięcy, ale ty wyślij klientowi SMS-a, że może wrócić. Co fajne, my stosujemy taki mechanizm. Rozmawiamy z klientem, pyk i klient po rozmowie dostaje SMS-a. Po rozmowie. E, gdy odebrałem, gdy nie odebrałem, kwestia scenariusza, że bardzo miło było rozmawiać. Za tydzień oddzwonię. Za tydzień oczywiście nie odzwaniam. E, o, przepraszam, nie w tym kierunku idę. E, za tydzień nie odzwaniam, tylko automatycznie system wysyła SMS-a. Obiecałem, że za tydzień dzwonię. Właśnie minął tydzień. Zgodnie z, z danym słowem. Wysyłam SMS-a, bo nie chcę, żeby być na molnym. Gdyby Pan chciał, pani chciała skorzystać i porozmawiać o naszej ofercie, to zapraszamy. I wiecie, co ludzie? Są mnie jako czasami bardzo poruszeni tym, że ktoś pamiętał, że dotrzymał słowa, że umówił się, że za tydzień dzwoń i faktycznie wysłał SMS-a, to powoduje, uwaga, nowa waluta w biznesie. Waluta zaufanie. Więc skoro oni dbają o to i obiecali, że zadzwonią, to też inne rzeczy mogę im powierzyć. Tak jak obiecają, to też dotrzymają. To jest bardzo ważne, żeby tym klientom pomóc utrzymać relację z twoją firmą. Ponadto można zrobić kilka fajnych rzeczy. Odebrałeś, tak, rozmawiałeś z klientem, pyk, automatycznie może dostać SMS-a z podziękowaniem za rozmowę, dziękujemy za kontakt, włączamy wyższy bieg, dorzucamy do pieca, abyś jeszcze szybciej przygotować dla ciebie twoje zamówione danie. Czy klient czuje się wyjątkowo? Czy jest to dla niego jakiś wyróżnik? Tak, niewiele firm to robi. Możesz oczywiście na dole, na przykład, dynamicznie wstawić link do twojego postu, który masz na Instagramie, tak? Albo e, gdy klient zadzwonił po godzinach e, procy, pracy, na przykład, nie wiem, w salonach beauty, które robią poważne zabiegi kosmetologiczne. E, Wiele firm stosuje, że po godzinach, gdyby pacjent poczuł się źle, jest telefon alarmowy, tak? Albo są godziny, w których ten lekarz jeszcze dyżuruje, mimo po godzinach. No to ty klient zadzwoni, pyk, może dostać informację. Albo gdy was nie ma, nie możemy odebrać telefonu. Pracujemy tylko do godziny 20, a w sobotę do 16 i teraz nas nie ma. Ale. Jeśli potrzebujesz się o coś zapytać, możesz skontaktować się z nami przez messengera. Kliknij tutaj i od razu uruchomi się czat z nami. Napisz do nas. Czy chcemy stracić klienta tylko dlatego, że zadzwonił w po godzinach pracy? Czy nie chcemy go skonwertować rano? A może on po prostu już nie napisze do nas albo rano zadzwoni do innej firmy. Albo go stracimy. Ale jeśli napisze do nas na messengerze, to macie go, możecie do niego odpisać. On czuje się bardziej zobowiązany. Dla niego to, że już do Was napisał, a Wy jeszcze, Boże, e, nawet odpiszecie o tej godzinie 20, jak on napisał. Dziękujemy, <laughs> Pani Aneto. Tak, mamy zabiegi przedłużania włosów. E, jutro e, sprawdzę, jakie jest miejsce w grafiku i Panią umówię. Bęk, macie klienta, ale klient zadzwonił. Tak, macie też taką funkcję, że na przykład, klient. Zadzwonił wiele razy w ciągu miesiąca, tak? Albo dzwo nie, nie dzwonił od dłuższego czasu. Na wszystkie scenariusze można przygotować SMS-a, które są wysyłane automatycznie. Dzięki temu można zmienić Twój własny telefon wewnętrzny CRM, który cały czas zbiera dane o klientach. Zbiera Wszystkich tych, których oznaczyłeś, że jest klient, automatycznie przesyła do Facebooka do tego, żebyś tam miał grupę odbiorców, ludzi, którzy do ciebie dzwonili, i za nimi chodzą reklamy. Tak, im więcej osób do Ciebie dzwoni, tym za większą ilością osób chodzi reklama. Pokazująca, że warto. Zobacz, jesteś firmą, gdzie ta osoba jeszcze nigdy nie skorzystała z Twojej usługi. Zadzwonił, tak działa ten rozwiązanie w połączeniu z pakietem smart, zadzwonił i 15 minut później za tą osobą chodzą reklamy, które mówią, że Twoja firma jest zajebista. Że ludzie, którzy skorzystali z Twojej oferty są zadowoleni, że firma taka jak Ty jest bardzo profesjonalna i ludzie, którzy od wielu lat polecają, pisząc taką, siaką czy inną opinię. Więc ta osoba, która do ciebie zadzwoniła i rozmawiała z nią, może mieć dalej wątpliwości, ale automatycznie rozwiewasz te wątpliwości, bo gdziekolwiek nie pójdzie, to widzi twoją reklamę. Czy to jest drogie? Nie, nie jest drogie. Tysiąc razy wyświetlenie twojej reklamy graficznej na Facebooku to średnio jest 8 złotych. <laughs> Czyli za 8 złotych możesz doświetlać te osoby swoimi reklamami, które mówią: warto ze mną współpracować. Niewielki koszt, nie znajdziecie handlowca, który będzie biegał z uletkami za 8 zł na tysiąc roznoszenia ulotek. A one trafiają do klienta chwilę po tym, jak do was zadzwonił. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ ciągłe wyświetlanie tych reklam zwiększa rozpoznawalność marki, a zwiększona rozpowalność marki powoduje, że ci klienci chcą z was korzystać. Ludzie, którzy. Widzieli reklamy remarketingowe, a to jest remarketing. Zadzwonił do was, i za chwileczkę chodzą za nim reklamy. To jest właśnie remarketing. Dzięki temu możecie remarketingować ludzi, którzy byli na waszej wizytówce w Google. Nie da się inaczej. Jedyna technologia, właśnie w ten sposób, żeby automatycznie przesyłać do Facebooka numer telefonu i automatycznie za tymi ludźmi, którzy do Ciebie dzwonili, wysyłać treści, które mówią: warto ze mną współpracować na pełnym automacie. Ludzie, którzy widzieli reklamy remarketingowe, są o 70% bardziej skłonni do tego, żeby wrócić do Twojej firmy. I teraz uwaga: reklama remarketingowa jest 2-3 razy bardziej skuteczna na grupie, która miała z Tobą kontakt niż grupa ludzi, którzy pierwszy raz Cię widzą, czyli zwrot z inwestycji, tak zwany ROI, jest 2-3 razy wyższe na klientach, którzy już mieli z Tobą kontakt. No i zobaczcie, Ania, Kocha psy, ma swojego psa, znalazła sobie firmę, która znajduje karmę. Zadzwoniła do tej firmy, że zamawia karmę. Pyk, 15 minut później za nią chodzi reklama e, psiej karmy, z tej samej firmy. Tak? Zadzwoniła zapytać się, czy tylko, czy mają karmę. Czy ogólnie rzecz biorąc, gdziekolwiek by nie zadzwoniła, dzięki tej technologii automatycznie może chodzić za nią reklama. To bardzo ważne jest ponadto te SMS-y, które po pierwszym kontakcie, przypomnienie o kontakcie, tydzień temu obiecałem odzwonić, wysyłam SMS-a, jeśli jest potrzeba wyjaśnić czegoś w sprawie tej nieruchomości, naszej oferty, czy czegokolwiek zapraszam, jestem do 20.00. Pozdrawiam serdecznie, Andrzej. Gdy nie odbierzecie telefonu, a zdarza się, dlaczego ma dzwonić do konkurencji? Klient od dłuższego czasu nie dzwonił, na przykład, nie wiem, od dwóch miesięcy nie zadzwonił. Taki klient stracony. Zamawiał, 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 przestał zamawiać. No to czemu nie wysłać do tej osoby SMS-a powiedzieć: hej, tęsknimy za tobą. Nie było ciebie już 26 godzin, 26 dni i 36 godzin. Tak wiemy, tęsknimy. Wróć do nas. Masz tutaj 30% rabatu na tą pizzę i ciesz się razem z nami, że jesteś razem z naszą pizzerią, blisko. No, oczywiście można też zbierać zgody RODO, e, przesyłać status zamówienia, na przykład Twoja pizza jest w piecu. Kolejny klik: Twoja pizza jest u kierowcy, Twoja pizza już wyjechała. Jednym plikiem: tylko konfiguracja i działa. Czy klient czuje się zaopiekowany? Tak, bo najważniejsza rzecz: on widzi, że inne firmy, z którymi współpracował, tak nie robią, a wy robicie. To was stawia na czele firm, z którymi chciałby współpracować. I bez względu na to, czy jesteście piekarzem, elektrykiem, pośrednikiem nieruchomości, zawsze są sytuacje, w których nie odbierzesz telefonu, bo musisz w tej chwili z kimś innym rozmawiać. Dlatego pełna automatyzacja SMS-ów pozwala tobie, bez względu na jaką branżę, pomóc tego klienta zachować przy Twojej firmie. Więc masz e, follow up SMS-u po kilku dniach, gdy nie mogłeś odebrać, gdy klient zadzwonił, to każdy z tych scenariuszy. Jest osobnym typem SMS-a. Jesteś na urlopie, e, możesz wysłać masowe sms -y z życzeniami, możesz zbierać zgody RODO, możesz i tak dalej, i tak dalej. Na to wszystko da się zautomatyzować, a co najważniejsze, to wszystko działa. Zobaczcie, 90% SMS-ów jest otwierane w ciągu pierwszych trzech minut. 98% taka jest stopa otwarcia wszystkich SMS-ów. Czyli jeżeli wyślecie 100 SMS-ów, to 98%, czyli 98 SMS-ów, ludzie otworzą w ciągu pierwszych kilku minut. I teraz m, raport podaje, że SMS, czyli konwersja, oznacza, że ludzie aż 45% konwersja z SMS-u, czyli 45% ludzi, do których wysłałeś SMS-a, w krótszym lub dłuższym czasie wróci do Twojej firmy ze względu na to, że wysłałeś SMS-a. Dla ciekawości, firma Biedronka potrafi wysłać jednego dnia 3 miliony SMS-ów. Jednego dnia. Jeśli nie przekonuje Was to, że jedna z największych firm lokalnych w Polsce, mająca tysiące punktów, Używa SMS-u jako najsilniejszego sposobu oddziaływania na klienta, żeby ten klient przyszedł do biznesu lokalnego. Jeśli was to nie przekonuje, to nikt was nie przekona. Powinniście po prostu porzucić ideę lokalnego biznesu. No bo ta firma robi to dobrze. Robi to dobrze na tyle dobrze, że jest wzorem dla innych, a oni idą na gigantyczną skalę. 3 miliony SMS-ów to jest dużo. Dużo SMS-ów. Dlaczego? Bo działa, bo przynosi pieniądze. Tylko naszej firmie, nasi handlowcy, którzy rozmawiają z klientami i naszych klientów, którzy już mają aplikację na telefon, która zbiera te opinie, e e, przepraszam, <coughs> zbiera te SMS-y i przywraca, udało nam się ponad 140 tysięcy klientów, którzy przestali i wrócili do firmy. Czyli tak zwanych porzuconych koszyków, czyli klientów, którzy byli blisko albo już korzystali i przestali po jakimś czasie korzystać z usługi restauracji, salonu piętności. Po prostu trzeba było ich przywrócić na łono firmy. 140 tysięcy klientów. My nazywamy to porzuconymi koszykami, ale w lokalnym biznesie nie ma koszyku, dlatego jest to w cudzysłowie. No i teraz zbieranie opinii, zbieranie opinii, o których mówiliśmy, że jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ 70% ludzi decyduje się, że na podstawie opinii podejmie decyzję o współpracy lub nie. To bardzo ważne jest, że jeżeli po rozmowie, no bo tak to działa, że po rozmowie klient na przykład dwa dni później, trzy dni później, dwie godziny później, na przykład masz pizzerię, tak? pizzeria w ciągu dwóch godzin na pewno klient dojechała, pizza i zjadł. Automatycznie system prosi klienta o wystawienie opinii. To twój pracownik, wiedząc, że po każdej rozmowie, <laughs> znaczy za pierwszym razem oczywiście, jak klient zadzwoni, no bo co rozmowę nie będziesz prosił go o opinię, wie, że ten klient może napisać opinię, że był nieprzyjemny, że był wredny, że był arogancki, opryskliwy i tak dalej. Wiedząc, że ty będziesz mógł to zweryfikować, ponieważ ten system pozwala ci powiedzieć, kto w tym czasie był na służbie, kto odbierał od tego klienta telefon i skąd się pojawiła ta negatywna opinia, bo wszystko jest zahaszowane, bo każdy klient dostaje indywidualny, niepowtarzalny link. Dzięki temu monitorujemy to, czy to tak czyja to naprawdę jest opinia, to twój pracownik w magiczny sposób. Jest bardziej życzliwy, uprzejmy i z radością odbiera telefon od klienta. Ponadto, zobacz, jeśli dzięki temu rozwiązaniu, które za chwileczkę pokażę, jak dokładnie działa, nie, niezadowolony klient trafia tylko i wyłącznie do Ciebie, czyli wystawi Ci jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, no to trafia do Ciebie. To tylko do Ciebie. Nie ma tego na wizytówce w Google. Możesz zareagować, możesz z klientem się umówić. Możesz też ustawić regułę, że jak klient wystawi opinię 4, to automatycznie dostanie prośbę: Dziękuję za opinię. To, to dobra opinia i my uważamy, że na nią zasługujemy, ale chcielibyśmy zasługiwać na więcej. Czy dasz nam szansę i skorzystasz z naszej oferty jeszcze raz z rabatem 30%? Być może tym razem zasłużymy na piątkę. Czy klient nie będzie chętniejszy na to, żeby spróbować jeszcze raz? Dostanie kupon? Tak. Czy zarobisz na tym kliencie znowu? To pewnie, że zarobisz. Czy ta opinia, że wystawił cztery cieboli? Nie. Ponieważ się nie pojawiła wizytówce w Google. Teraz tłumaczę, jak to działa. Eee, o! Muszę użyć do tego, tego slajdu. Jeśli klient dostanie linka z SMS-em, to jest bardzo prosty mechanizm. W telefonie Malinka. Jeśli kliknie ten link, to go system pyta, jaką wystawiasz opinię. Jeśli to jest opinia 1, 2, 3 lub 4, to przekierowuje go na stronę, która przypomina wystawianie opinii w Google lub w Booksy. Przypomina. Jak on tam napisze opinię, to ty tą opinię dostaniesz na maila. Natomiast jeśli wystawi opinię 5 i tylko wtedy, gdy zaznaczy 5, faktycznie dopiero wtedy przekierowuje go albo na Google, albo do Booksy. Ten prosty mechanizm, który jest mechanizmem typowo socjotechnicznym, powoduje, że jedynki, dwójki, trójki i czwórki trafiają na miejsce, w którym klient może napisać, jak bardzo jest wkurwiony na ciebie, na twoich pracowników, albo na cokolwiek innego. Okej, okay. Ale to się nigdzie nie publikuje, a wszyscy, którzy mają piątki, faktycznie są przekierowani w to miejsce, gdzie napiszą dobrą opinię. I to jest super, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. My będziemy to jeszcze upgradeować, a za chwileczkę o tym dodatkowo opowiem. Ale zanim to zobaczcie, jeśli mówimy o tym, żeby to się opłacało, jeśli prowadzisz lokalny biznes, w wypadku restaurację, to portale, które robią reklamy do Twoich własnych klientów. Częstokroć zabierają Twoją pozycję w Google. Robią specjalnie drugie strony, w którym mają Twoją nazwę. Tylko po to, żeby przez nich zamawiać, i odbierają ci Twoich własnych klientów, to ty jeszcze płacisz im prowizję. Przy 500 zamówieniach w miesiącu gdzie wartość zamówienia jest 60 zł, a prowizja od zamówienia jest 13%, to Wydasz na prowizję do platformy generującej ci klientów, a tak naprawdę pracujących na Twoich klientach i biorących za to prowizję 3900 zł. Oczywiście te firmy też Ci proponują, żebyś wysyłał SMS-y do tych klientów. No i to za to też chcą płacić, żeby im płacić. Ale jeśli. Jeśli będziesz miał numery telefonów wszystkich klientów, jeśli automatycznie ci klienci co x dni dostaną smsa z prośbą, żeby wrócili, jeśli ci klienci dostaną przeprosiny, że nie mogłeś odebrać, żeby zadzwonili za chwileczkę, jeśli ci klienci dostaną linka do twojego fanpage'a, dostaną opinii i tak dalej, te wszystkie scenariusze, to ty jesteś w stanie spokojnie odzyskać około 500 zamówień, które idą przez taką platformę rejestracji, ale nie musiały iść czyli zostaną te pieniądze u ciebie. Pomyśl, ile jest dla ciebie warte dodatkowo 10, 20, 100, 500 zamówień w twojej firmie. Tylko dlatego, że twoi klienci nie biorą się z poleceń. Twoi klienci biorą się z tego, że byli u ciebie i tym nie pozwalasz o sobie zapomnieć. A lepiej, jeśli wyślesz tego SMS-a, oni na przykład w towarzystwie go odbiorą i się pochwalą, że jesteście fajną firmą, bo właśnie złożyliście im fajne życzenia to wtedy te polecenia będą częstsze. Więc ile jest dla ciebie wartych 500 zamówień? Przyjmijmy, niech będzie 100. Co dzięki temu mógłbyś sobie kupić, sobie spełnić jakieś marzenia, rodzinie pojechać na wakacje. Oczywiście opinie są bardzo ważne. Opinie są tak ważne, że niektóre firmy starają się za olbrzymie pieniądze z typu 100 pozytywnych opinii za 3000 zł albo za 2300 zł, to są strony firm, które sprzedają opinie. Google z tym walczy, ale mielibyście zapłacić 3000 zł za fikcyjne opinie, skoro możecie mieć prawdziwe opinie i każdy klient, który do Was zadzwoni, automatycznie prosić go o prawdziwą opinię i Google wie, że ona jest prawdziwa. Czy 2,5 tysiąca za fikcyjne opinie to jest dobra cena, skoro możecie mieć je za darmo od prawdziwych ludzi, którzy będą się cieszyć, że, że mogli was ocenić? Czy chciałbyś zapłacić 2,5 tysiąca za fikcyjne opinie, czy, czy, czy nie? I teraz alternatywą do tego wszystkiego jest sztuczna inteligencja w połączeniu z automatyzacją. Dzisiaj e, nie możesz być rozsądny i powiedzieć, że chciałbyś, żeby to wszystko, co teraz o tobie mówiłem, czyli narzędzie, które wyśle klientom SMS-y, bezpłatnie, bo będą z Twojego telefonu, na każdą z tych reguł, bezpłatnie będzie przypominać. Ma masowe wysyłanie SMS-ów typu życzenia na święta. Może automatycznie tworzyć grupę odbiorców Facebooku z ludzi, którzy do Ciebie dzwonili, po to, żebyś mógł automatycznie do nich kierować reklamy. To wszystko, Dzisiaj możesz zlecić kompetentnej agencji reklamowej. Możesz też to zrobić, ale czy cena 2000, 1400, a może 1300? Ile to jest warte? Dzisiaj ten cały system, o którym tobie mówiłem, pokazywałem, i to jest moja oferta dla tych osób, które są na webinarze. Aplikacja na telefon, która wysyła SMS-y, przypomina, robi follow-up, łączy się z Facebookiem. Blokuje wystawianie negatywnych opinii, ponieważ jest to filtrowanie i jeszcze więcej innych rzeczy, no bo to się cały czas rozwija, bo hmm. pracujemy teraz nad rozwiązaniem, które pozwoli, żeby klient jednym klikiem sztuczna inteligencja napisała mu opinię i w tej opinii były odpowiedniego rodzaju frazy, które Cię będą pozycjonować. To propozycja dla Was jest za 86 zł plus VAT. Czyli 106 zł brutto. Jeśli płacicie za aplikację za rok z góry lub na raty za 140 zł, czyli za 106 zł macie aplikację, która zbiera wam dane od klientów 24 godziny na dobę, nie pozwala klientom o was zapomnieć, robi przypomnienia, jak nie odebraliście klienta. Od klienta telefonu, to nie tracicie klienta. Automatycznie przesyła te dane do klienta, do Facebooka, żeby za tym klientem chodziły reklamy. Automatycznie też zbiera RODO i może masowo z okazji świąt, nowego roku czy cokolwiek innego wysłać do tych klientów SMS-a. Jak to zrobić? Trzeba użyć kodu Smart, czyli jestem smart. Teraz zaczynam udostępnianie na chwileczkę. I pójdę do e, Waszych pytań. Później pokażę, e, albo nawet od razu pokażę dla tych wszystkich. Zrobię no, udostępnij ekran. Chwileczkę udostępnij ekran, udostępnij ekran. Proszę bardzo. Jak z tego skorzystać? Wchodzicie na stronę fastony.com, poproszę dział wsparcia, żeby podał adres. Za chwileczkę odpowiem na wszystkie wasze pytania. Aplikacja Call Up, czyli ta, o której mówiłem, która robi to wszystko i jeszcze więcej. No tutaj możecie poczytać jak dużo ona robi za was. Wybieracie opcję albo 124 zł albo 164 zł. To jest umowa na 12 miesięcy, która automatycznie na tych samych warunkach przedłuża się na kolejny rok, lub bez umowy, kosztuje to tyle. Przykładowo, kupuję subskrypcję. Logujecie się swoim Facebookiem, no bo my możemy to połączyć z waszym kontem na Facebooku, żeby wiadomo, te numery przesyłały się w odpowiednie miejsce. Następnie, czy masz kod rabatowy na Black Week? No. Ogólnie kod rabatowy i tu jest I am similar. Używacie kuponu i się cena zmienia. Lub miesięcznie i się cena zmienia na 114 netto z 164. Co to oznacza, że macie rabat 30%, czyli tak naprawdę Trzy miesiące w roku za, no troszeczkę więcej, cztery miesiące w roku za darmo. Teraz e, idę, proszę, do Was i będę odpowiadał na, e, wysze, e, na Wasze pytania. Tutaj hmm, pojawiają się pytania. A jeśli usługa jest u klienta, e, a nie się pyta, czyli jeśli wykonujesz usługę u klienta, mam takiego klienta, który robi pranie tapicerek w domu. Tak, to jest o tyle kłopotliwie, że ta usługa jest wykonywana u niego, ale jeśli masz wizytówkę i tam zaznaczasz wizytówkę, że firma świadczy usługi wyjazdowe, wyjazdowe w obszarze iluś tam kilometrów, to nie ma problemu. Dajesz klientowi linka, czy masz przygotowanego, czy wysyłasz go SMS-em, czy prosi, żeby go znalazł i napisać opinię. Po tym, jak wypierzesz mu tapicerkę, dywan, czy cokolwiek innego i działa. Spoko, bardzo dobrze działa. Pani An, a co w sytuacji, jak mam zarejestrowaną firmę pod adresem, który nie wykonuje usług, jestem fotografem. No to ta sama sytuacja. <laughs> w wizytówce w Google masz opcję. Że wykonujesz to w obszarze i to wykonujesz e, usługę z dojazdem. E, Michał, webinar jest nagrywany, nie mogłem wcześniej dołączyć. Jest nagrywany, ale nie wiemy, czy go udostępnimy. E, jeśli go udostępnimy, to dobrze byłoby, byś napisał na support. Wtedy, e, wtedy na pewno dostaniesz powiadomienie, jeśli się zdecydujemy. Pan Bartek, czy apka może być instalowana na kilku telefonach? Na przykład mam klienta, który odbiera telefony od. Czterech na stanowiska. Każda z tych osób ma osobną komórkę, no jest tam ustawione operatora przekazywanie. Dobra, już mówię. Ta apka po pierwsze może być zainstalowana wyłącznie na telefonach z Androidem. Jak masz Apple'a jako telefon, który mają odbierać handlowcy, to musisz go zmienić. Sorry bardzo, ale Apple nie jest telefonem biznesowym, nie pozwala śledzić, szpiegować twoich klientów. Super, że on jest super, bez tam wiecie, prywatność i w ogóle, ale jako przedsiębiorca, ty chcesz śledzić tych ludzi, chcesz to wykorzystywać. Więc prywatnie możesz mieć Apple'a, ale jeśli mówimy o telefonie biznesowym dla Twoich pracowników, czy nawet dla Ciebie, który ma rozmawiać z klientami, to przykro mi bardzo, tylko Android. Mamy funkcję, gdzie klient kupuje jeden telefon na jeden telefon, a pozostałe jako dodatkowe dokupuje się. Cena jest niższa. Teraz nie pamiętam, ale każdy telefon będzie miał inną aplikację. To nie będzie ta sama aplikacja, natomiast wszystkie zbierają dane do jednego, do jednego miejsca, i każdy na każdym telefonie może mieć ten handlowiec, zupełnie inną treść SMS-ów. Tu mówił Krzysztof, tu mówi Adam, tu mówił scenariusz typu piąty i mówił Grzegorz. Nie? Każdy może dopasować do swojego sposobu rozmawiania z klientem. Mamy klientów, którzy mają fotowoltaikę. Największy nasz, nasz klient ma ponad 100 aplikacji na jedną firmę, bo ma tylu e, ludzi, którzy dzwonią z fotowoltaiki. A, jeszcze jest jedna fajna rzecz, bo to mówię o telefonach przychodzących, ale możesz być firmą, która wydzwania klientów sama. Nie? Czyli na przykład nie wiem, klient ci zostawia lida i ty do niego dzwonisz. I wtedy też możesz włączyć to był klient. I automatycznie za tym klientem, z którym rozmawiałeś 15 minut później dzięki aplikacji SMART, mogą chodzić reklamy. Alicja, jeszcze raz powiesz, co wybrać na stronie, jak kit kod wpisać. Już pokazuję, eee, cofam się tutaj, wchodzę na fastony.com, fastony enter i u góry jest aplikacja zielona, nazywa się Call App. Kod działa do końca dnia plus jedna godzina, no bo mamy przesunięcie, mamy część klientów w innej strefie czasowej, więc w Polsce... Do północy, plus jedna godzina, właśnie tej obsługi, która może się zdarzyć. I jesteśmy na adresie colab. Ja wam wkleję ten link na, na czacie, żeby było Wam łatwiej, proszę bardzo. I tutaj macie cały opis, co wszystko aplikacja robi. A najważniejsze, na końcu wybieracie kod iam smart, czyli kod to też napiszę na czacie. Czyli jestem sprytny, proszę bardzo. E, daję Wam 30% rabatu przez rok. Jeśli kupicie go w aplikacji jednorazowej, za rok z góry, to dostaniecie 30% na pierwszą płatność. Jeśli z umową na rok e, wybierzecie to przez 12 miesięcy, I am Simi Art. Będzie działał. Proszę bardzo. I ze 160 zł zrobiło się 114 zł. I wracam do Was. Pani An, nie wyobrażam sobie pracować na innym telefonie niż Apple. Na Androida nie działa wiele aplikacji, które są tylko pod Apple. Chciałbym powiedzieć to samo. Żadna aplikacja biznesowa na świecie nie działa w Apple. U. Największe CRM -y na świecie nie mają aplikacji na Apple'u, więc to nie jest telefon biznesowy. Oczywiście jest modny, oczywiście jest ładny, bardzo kobiecy i w ogóle, ale to nie jest telefon biznesowy. On poszedł w kierunku takim, że zapewniamy naszym użytkownikom bezpieczeństwo i prywatność, ale odpuścił cały rynek biznesowy i Wszystkie firmy, które robią coś związane z biznesem, nie tworzą aplikacji na Apple'a. Największy CRM na świecie nie ma aplikacji na Apple'a, no bo Apple dba tylko i wyłącznie o prywatność, a nie o przedsiębiorców. Także tak to mniej więcej wygląda. Przykre, moja żona ma Apple'a i do obsługi klientów używa Samsunga, a prywatnie ma Apple'a. Działa. Wysyła kilkaset SMS-ów w miesiącu, prowadzi pracownię plastyczną, taką gancarstwa, i te SMS-y powodują to, że, że nigdy nie ma niekompletu, ma zawsze nadkomplet na zajęciach. I to jest fajne. Nie musi pozyskiwać tych klientów cały czas płatnymi reklamami w Google. Tylko przypominać co i jak. Pani Anna, pan Marek pisze. Panie Danielu, co pan mówi o systemie iOS? Jest nieprawda. Wydaje się, że po prostu nie stworzyliście aplikacji na iOS. E, panie Marku, to zróbmy inaczej. Ja za panu zapłacę za aplikację, która pozwoli przechwytywać numery telefonu osób dzwoniących i pozwoli w imieniu tego użytkownika wysyłać SMS-y. Jak pan załatwi takie uprawnienia od iOS-a, to wrócimy do tematu. Na razie ich iOS nie ma. I ich się nie da zdobyć. Eee, Pani Anna, każdy biznes jest inny, każdy biznes ma inne zapotrzebowanie. A wracając do innego pytania, jeśli obsługuję klientów po całej Polsce i poza Polską, tak <laughs> z tymi review, to jest postrzegane, jak wystawia mi opinię ktoś, kto mieszka w USA, w Niemczech. Hmm. Nie umiem na to odpowiedzieć, Pani Aniu. Zapytam się mojego kolegi w Google, który pracuje bardzo mocno z Google Maps. E, proszę do nas napisać na support. Myślę, że napiszę do niego jeszcze dzisiaj i w ciągu pewnie dwóch dni odpi odpowie mi na to pytanie i dział supportu odpowie pani e, to. Dobrze by było, gdyby pani podała jakiś konkretny przykład. Mam na przykład klienta, który sprzedaje obrazy i te obrazy jeżdżą na cały świat i na przykład to może być taki scenariusz. Ale nie wiem, tak? nie wiem czy to jest coś takiego, więc jakby pani opisała, to ja obiecuję ze swojej strony napisać do tego kolegi i on mi podpowie. To twoja żona prowadzi to w Rumi, a podasz namiary? Alicja, proszę napisać na support, chętnie pochwalę się moją żoną i namiarami na jej stronę. Do Galaxy 21 Ultra Zwyż to już rewelacyjny telefon. Oczywiście, że tak. Raczej znaczy każdy Samsung to zadziała z telefonem za 500 zł. Nie trzeba mieć super telefonu za kilka tysięcy. Mamy wersję um, Lite dla tych bardzo starych i leciwych telefonów chińskich jakiś tam ten. No to um, nie jest tak bogaty w grafikę, w animacje jest tak trochę ubogo, ale działa. E, a te wszystkie telefony, takie 3 lata wstecz, to. Pff, E, no to super działa, nie? E, dziękuję bardzo, ja jestem fotografem ślubnym. E, no, to fotograf ślubny, to proszę, ale proszę napisać Pani Anna na, na saporcie, e, tak żebym ja e, później wrócił do tego, opowiem koleżance, która na tym saporcie siedzi, czy ja tam jej pomagam, e, to żeby po prostu, żeby to była ta sytuacja. Fotograf ślubny, Pani Ann, będę pamiętał, napiszę zaraz do Marka i Mark mi e, na pewno odpowie, ale to jest kwestia, jest przesunięcie czasowe, więc jak dzisiaj napiszę, do wtorku powinienem mieć. Pan Marek. E, Apple dba o prywatność, ale to przecie nie znaczy, że nie jest telefonem biznesowym. Może potraficie zrobić rozwiązanie inne niż działające pod Androidem. Panie Marku, to nie o to chodzi, czy ja potrafię, czy ja nie potrafię. Ja potrafię wszystko. API jest takie, jakie jest. Dokumentacja jest, taka jest. I Apple nie pozwala na niektóre rzeczy, mimo że Unia Europejska e, zmusza go do niektórych rzeczy i w niektórych rzeczach już się e, wziął i ugiął, to na chwilę obecną nadal nie pozwala na wiele rzeczy związanych właśnie z tym, żeby wysyłać SMS-y w imieniu użytkownika i żeby przechwytywać numery telefonów. Nie, na to nie pozwala. Dokumentacja mówi, że nie ma takiej funkcji i nie da się ją uzyskać. Więc ja mogę zrobić aplikację, tylko nie będzie miała tych możliwości, czyli cała aplikacja jest bez sensu. No to. Dlatego jej nie robimy. A chciałbym, przecież ja jestem przedsiębiorcą i chciałbym mieć jak najwięcej klientów. To nie jest tak, że jestem leniwy. Nie jestem, tylko że się nie da. Ale jak któregoś dnia odblokują, tą część aplikacji poza tymi funkcjami już mamy. Po prostu napisaliśmy, ile się dało, a później się okazało, że się nie da uzyskać tych uprawnień, że jest to nieosiągalne. No i ona wisi, aż kiedyś, aż kiedyś apel się zmieni. Dobra. Zamknę tutaj Wam to. Mam dla Was jeszcze bardzo ważne pytanie. Jeżeli moglibyście teraz w minutę na nie odpowiedzieć, to moi koledzy poprosili mnie, żebym Wam zadał takie pytanie. Więc, jeżeli możecie, to proszę Wam odpowiedzcie na to. I to by było taka rzecz, która podsumowuje też to, jak ja dobrze pracuję, czy, czy to, co budujemy jest e, fajne, czy nie jest fajne e, i, i tyle. O, pan Michał mówi, że wysłał właśnie info na support, e, bardzo dobrze. E, pani Magda mówi, pani Karolina mówi, fajne. O, Karolina to super imię, moja siostra ma na imię Karolina, od razu, e, od razu mi się bardziej podoba. Owszem, Apple dba o prywatność, a tu już odpowiedziałem. No, obawiam się, że Apple tego nie odblokuje. Unia Europejska może bardziej na to naciskać, teraz troszeczkę bardzo mocno zmienia, ale nadal idzie w kierunku takim. To jest sytuacja, w której w 2008. Apple e, decyzją, tą, którą miał taką odgórną, podjął decyzję, że idzie w kierunku privacy first, odpuszczając rynek cały biznesowy. I oni nazywają to, bo my dbamy o, e, o prywatność, ale według mnie prawda jest taka, że oni po prostu przegrali z Google'em. Przebrali z Googlem, z tymi wszystkimi rozwiązaniami biznesowymi, z tym, że Google jest bardzo łatwy w integracji, że bardzo szybko się aplikacje weryfikuje i przegrali po prostu z tym. I świat biznesowy, no bardzo było bardzo dużo Google'a. Jeszcze wiecie, Google Maps, a on ma swoje, swoje mapy i tak dalej i tak dalej. No w tym kierunku poszedł świat biznesowy i oni nie mając szansy nigdy dorównać Googleowi zrobili PR, czyli powiedzieli komuś spierdalaj, ale w taki sposób, żeby cieszył się na zbliżającą wycieczkę. Więc powiedzieli użytkownikom nie będziemy mieli dla was rozwiązań biznesowych, zbyt dużo nas to kosztuje i tak przegrywamy z Googlem, ale powiedzieli, ale my dbamy o waszą prywatność. No i tak to mniej więcej mogło być. Nie byłem na miejscu... Yy... No ale tak jest. Pan Bartek, ja używam Smarta, to mogę przesłać te numery telefonów, całą bazę danych do Facebooka i w ten sposób spowodować, że reklamy będą lepiej dopasowane do tego systemu Smart. Panie Bartku, i tak i nie. Najpierw zacznę od tego, że nie. Sam pomysł jest zły. Ponieważ e, nie chodzi o to, żeby pan wysłał numery telefonów klientów, którzy dzisiaj nie mają intencji zakupowej do pana firmy. To w, Facebook analizuje, czy tworzy te luka lajki, -like te grupy podobnych odbiorców na podstawie czym ci interesują się te osoby dzisiaj. Więc jeżeli ta osoba trzy lata temu, trzy miesiące temu, pół roku temu, dwa lata temu kiedyś była zainteresowana pana ofertą, a dzisiaj nie interesuje się już tym, to to jest trucizna dla całej tej grupy. Im więcej takich osób będzie, tym będzie większa trucizna i ta grupa powstanie bezwartościowa. Dlatego też trzeba używać tylko tych numerów telefonu, które mają wysoki scoring. Ja nie mówiłem tego, ale jak już o tym mówimy, to jeśli klient do Was dzwoni częściej, to w naszym systemie ma wyższy scoring. Jeśli klient do Was odpisuje na SMS-y, ma wyższy scoring. Jeśli klient robi inne rzeczy, ma wyższy scoring. Natomiast jeśli klient nie wraca do Was, nie reaguje na te SMS-y, nie, odczy... nie ogólnie rzecz monitorujemy, czy kliknął linka, czy coś tam, nie robi tego, no to my powoli obniżamy mu scoring do takiego bardzo małego, że on nadal jest w tej bazie, ale nie wpływa to na poszukiwanie nowych klientów. Tam jest olbrzymi mechanizm, który mówi, kto jest klientem, a kto nie jest. To nie jest tylko wysłanie SMS-a, tylko jest cały mechanizm, który mówi, Komu i kiedy wysłać, żeby trafiało do tych ludzi, którzy chcą je dostać. I samo wgranie, Panie Bartku, SMS-ów, numerów telefonu tych ludzi nie przyniesie efektu, który bym chciałby oczekiwać. Oczywiście jest na to sposób, to ja dam numer telefonu tutaj do Wam, Wam tutaj pod spodem do mnie i. Do 22 będę pod telefonem, a potem wracam do rodziny. To może pan do mnie, panie Bartku, zadzwonić. Opowiem panu o tym sposobie. Nie ma problemu. Jest. Ale gdy nie ma tam wartościowości przy samej danych, przy każdym numerze, to znaczy, że każdy klient jest warty taki sam. A to spowoduje, że to e, może nie działać efektywnie i tylko pogorszyć. Pan Paweł, co robisz? To, co robisz, ma sens. I jest użytkowe, praktyczne, webinar na poziomie, prezentacja też. Dobrze spędzony czas. Będę o was pamiętał. O ja, dziękuję bardzo, Panie Pawle. Dziękuję. Pani An, bardzo, bardzo ciekawy wykład, dawka ogromnej wiedzy, aplikacja niezależnie od systemu telefonu, który mam, mam typ. Rozumiem? Klientów raczej nie dla mojej firmy, ale zdecydowanie dla Was polecę biznesom, które bazują na codziennych, dużych bazach klientów. Cieszę się bardzo. Zapraszam ogólnie za tydzień. Za tydzień będę mówił o analizie behawioralnej klientów, czyli analizie, kim jest klient który do was przychodzi, jak do niego mówić, nawet fizycznie i w jaki sposób do niego mówić, żeby od was kupował. Czyli jak uwodzić klienta. Czy to poprzez media społecznościowe, czy Google, czy przez reklamy, czy rozmawiając z nim jeden na jeden. Jak określić jego obiekcje zakupowe, jak zidentyfikować potrzeby i tak dalej, i tak dalej. Za tydzień jest webinar na pewno wam, e, będą się wyświetlać reklamy, na pewno dostaniecie też zaproszenie mailem e, czy sms-em. E, to jest webinar, który będę pokazywał no, o tym, jak mówić, żeby was kochali i od was kupowali. E, Wojtek, e, co z RODO w kontekście przekazywania numerów telefonu naszych klientów bez ich zgody do mety? Oczywiście, że jest to niezgodne, natomiast aplikacja posiada moduł, który prosi od nich o zgodę i e, ma całe archiwum tego wszystkiego i tą archiwum w razie, gdyby był jakiś problem, e, to da się ściągnąć tego i tego dnia e, klient. Tam jest dwa, dwie metody. Klient może odpisać tak lub kliknąć link. E, I to jest wszystko rejestrowane, zabla, za, 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 zapisane na serwerach, jest identyfikacja pełna, więc... Spokojnie można zdobywać zgody i inne rzeczy, ale bardzo ważne, złożenie klientowi życzeń nie potrzeba do tego RODO, bo to, to nie jest tak, że składacie jakąś ofertę marketingową, tego Wam bez zgody nie wolno robić. Wysłanie klientowi w odpowiedzi na podziękowanie za kontakt. Możecie to zrobić. Informowanie o statusie zamówienia, możecie to zrobić. Jeśli chcecie wysyłać smsy marketingowe, mam 20% rabatu na to mieszkanie, proszę je kupić teraz, no to powinniście mieć od tej osoby zgodę. Ale aplikacja ma również, że po telefonie prosi o tą zgodę i może prosić do skutku, a może prosić tylko raz. Wszystkie scenariusze są. Daniel, czy to wszystko co dzisiaj powiedziałeś robi aplikacja Collab, a reklamy na Facebooku robi aplikacja, którą trzeba dokupić osobno? Tak. E, my jesteśmy jak Lego, my jesteśmy jak Adobe, jesteśmy jak nie wiem Google. Mamy różne małe aplikacje i wszystko to co dzisiaj widzieliście robi aplikacja Smart. E, przepraszam, Collab. Natomiast reklamy robi na przykład aplikacja Smart i one ze sobą Automatycznie są połączone, jeśli macie dwie. Czyli jak klocki Lego, automatycznie się e, ze sobą wymieniają, i wtedy aplikacja smart, aplikacji Collab, mówi, które numery telefonów lepiej konwertują, które osoby są bardziej zainteresowane. Aplikacja Collab mówi, ludzie e, częściej dzwonią z tymi numerami telefonów. Takich ludzi szukaj więcej w tej miejscowości, którzy jeszcze nie są klientami, którzy są podobni do tych, którzy często dzwonią do tej pizzerii. One między sobą gadają, dzięki temu są jeszcze lepsze. Moi drodzy, Tomek jeszcze pisze: dziękuję za webinar. Do tej pory nie wiedziałem o tej apce, będę miał na uwadze. Panie Tomaszu, bardzo dziękuję. Numer telefonu, tak jak mówiłem, do 22 zostawiam. Ja jeszcze przygotowałem dla Was kilka zakończę ankietę. Mogę Wam pokazać. O. E, mogę udostępnić jeszcze ekran? I wrócę do prezentacji. Ogólnie wszyscy z Was macie w tym momencie tylko dwie takie, tak naprawdę, opcje. Nie musicie nic robić. Nie musicie ufać, że wizytówka w Google jest ważna. Nie musicie ufać, że ludzie chcą być częścią Waszej firmy, chcą być poinformowani, co się dzieje, gdy nie odbieracie telefonu. Nie musicie ufać, że Biedronka wysyła miliony SMS-ów i że to jest jeden z najskuteczniejszych sposobów teraz. Możecie nie ufać, nic nie robić i nic się nie zmieni. Będzie tak, jak jest. Ewentualnie w lewo w prawo. Albo możesz podjąć decyzję uznać, że 86 zł to nie jest majątek i że to jest świetny sposób na to, żeby zdobywać nowych klientów, że te 86 zł netto, to nie jest koszt, który zabija twoją firmę i chcesz się rozwijać i chcesz, żeby zbierać te pieniądze, zbierać te dane, wykorzystywać to i cały czas budować tą markę swojej firmy i zaangażowanie klientów i coraz większą bazę, bo Fanpage ci zniknie, coś tam się stanie, ale numery telefonów klientów masz, jeden klik, pyk i dostają SMS-a. Więc możesz robić nic albo możesz podjąć decyzję. Nie zrobisz nic, nic się nie zmieni. Podejmiesz decyzję, tak, zmieni się. Tak pomożemy tobie to wdrożyć, pomożemy z tego korzystać, pomożemy ci to e, ułatwić. Mamy do tego support, ale co najważniejsze, to jest tylko dwie godziny i przez następny rok lub więcej po prostu działa. Więc tylko dziś, tylko dziś do godziny 23:59 ten kod, o którym mówiłem. Obiecałem też Wam link. Link, który jest do naszego materiału na YouTube. Link, który przygotowałem jako materiał wewnętrzny dla naszego działu wsparcia klientów. No ale. Kilka razy udało mi się go udostępnić takim kolegom i klientom, którzy mówili: Daniel, da, ja bym chciał sobie tam doszkolić się, coś więcej wiedzieć. No i to jest materiał, który jest materiałem wewnętrznym, ale go Wam wklejam. Proszę Was bardzo, proszę tutaj, jest wklejony. I to jest około godziny materiał, który tłumaczy każdy krok aplikacji Call-Up. Natomiast tak jak mówiłem, nie jest to nagrywane w formie webinaru, więc mogą tam się pojawić różnego rodzaju artefakty, przejęzyczenia i inne określenia, których zwykle bym publicznie nie mówił. Dlatego wybaczcie mi, jeśli się to tam znajdzie. Ja to słuchałem i nie znalazłem, ale, ale jeżeli tak jest, to bardzo przepraszam. Natomiast bardzo dobrą. E, cieszy się ten film opinią od tych osób, które tu pokazałem, może z 20 osób, więc ten filmik pewnie ma 20-30, może trochę więcej wyświetleń e, i tam bardzo dobrze tłumaczy wszystko, jak to skonfigurować i to jest odporne, czyli bez względu na to, czy to będzie robił nastolatek, czy doświadczony przedsiębiorca, nie da się tego spierdzielić, tym bardziej, że film i e, nasza aplikacja ma automatycznie gotowe odpowiedzi, które można poprawić, edytować, ale już też nie trzeba ich na, na surowo wymyślać. Moi drodzy, e, bardzo, bardzo dziękuję. O, jeszcze jakieś pytanie. Panie Danielu, sama strona filtrująca opinie byłaby dla nas ideałem. E, no tak, znaczy, to jest super, ale ym, ja bardzo chcę, żeby klienci mieli więcej. Ja teraz robię taką dodatkowy moduł, gdzie klient... E, Yy, zrobi tak, że jak ma napisać tą opinię, to mu system napisze, yy, będzie miał tam kilka guziczków yy, i będzie napisz opinię przez AI. I on naciśnie trzy guziczki i AI mu napisze tą opinię, ją skopiuje i później wklei w Google'a. Oficjalnie, po to, żeby było mu łatwiej. A tak naprawdę napiszemy to tak, żeby dodatkowo tam się pojawiały słowa, które będą pozycjonować waszą opinię, znaczy waszą wizytówkę. Więc jemu jest łatwiej no, a, a wy będziecie mieli dodatkową korzyść. Ja chcę, żeby to było super efektywne pod każdym względem, więc jeżeli uda mi się napchać do tej aplikacji jeszcze więcej fajnych rzeczy, to będą kolejne rzeczy w tej aplikacji bardziej mocniej i jeszcze napchane w ramach tej samej aplikacji, no bo my chcemy, żebyście mieli jak najwięcej w jednym miejscu. Często nie mamy numerów telefonów klientów. Panie Marku, Wiele moich przyjaciół, którzy prowadzą lokalne biznesy, jak się zapytałem, ile po trzech latach prowadzenia biznesu ma, numery telefo ile ma numerów telefonów w bazie, to on zapytał się: Ale o jaką bazę się pytam? Bo on ich w ogóle nie zbierał. Niektóre pizzerie mają tylko telefony z klientów na, na, na wyjazd, no bo trzeba było jakoś się skontaktować, ale to jest gdzieś w katalogach, na karteczkach, gdzieś tam. A tu jest wszystko automatycznie zapisane w jednym miejscu. Lepiej zepsuje się telefon, aplikacja. To się założy na nowej aplikacji i da się to wszystko zasać. Nie zgubi się. No, to jest aplikacja dla przedsiębiorców, którzy mają milion rzeczy na głowie. W salonie mamy pełną bazę i bardzo fajnie. To bardzo dobrze, że macie. Teraz trzeba tą bazę dobrze wykorzystywać. Ehm... Obsługujemy grupy po 12 osób i tylko mamy jeden numer do człowieka robiącego rezerwację. Pozostałe osób jest anonimowe. Panie Marku, na pewno jest na to jakiś sposób. Proszę do mnie zadzwonić. Ja nie dam rady? Ja lubię takie wyzwania. Przypomnę numer telefonu. Enter. Ludzie wolą być anonimowi. OK. Nie wszyscy, a szczególnie gdy mają z tego korzyść. Więc e, da się spróbować. Moi drodzy, bardzo dziękuję. Musimy zostawić przestrzeń dla tych osób, które chcą do mnie zadzwonić i porozmawiać. Więc e, obiecałem, że do 22 jestem pod telefonem, numer zapisany. Śmiało dzwoncie. A ja Wam bardzo, bardzo dziękuję. Pamiętajcie, że w przyszłą niedzielę jest webinar o analizie behawioralnych klientów. Oraz jak pisać treści na fanpage'u, na wizytówkę w Google, na, do reklam, oraz jak mówić, żeby klienci chcieli od Was kupować, żeby czuli, że wy ich rozumiecie, czyli jak uwodzić klienta w mowie i w piśmie. Trzymajcie się i cześć.